Pan przewodniczący, pan radny i pan
Następną
Dobry. Daniel Mosek. Zapraszamy Daniel Mosek. Jest wśród nas Daniel? A, bardzo nam miło, Danielu. To większy Daniel czy mniejszy Daniel? Pan jest Danielem. A, Tomasz, więc Daniel z Tomaszem. Ja myślę, że skoro przyszliście panowie we dwór, to wręczymy wam bilet. Chyba, że wolicie zestaw, to proszę bardzo, macie prawo wyboru. No może wolimy, bo zwiedziliśmy. Aha, wszystko macie już zwiedzone. Brawo, brawo, proszę państwa. Dziękujemy. Gratulacje. Głosowanie trwa. Która teraz Róża będzie głosowała. I Róża wylosowała. Nikodem Świeżewski. Dzień dobry. Cześć. To teraz powiedz, co wolisz wybrać? Czy bilet do wszystkich oddziałów muzealnej, czy zestaw nagrod przygotowanych przez muzeum? Cóż to za zestaw? W zestawie jest książka, są cukierki, są inne duże wydarzenia. Bilet, bardzo proszę. Jest tak, Nikodemie, bilet jest jeden, ale to jest bilet dla całej rodziny. I to w dodatku ważne będzie przez cały rok, także nie musicie się śpieszyć. Jeszcze raz gratulacje. Poczekaj, i która teraz dziewczyna? Aurelia, tak? Losuje Aurelia. Kacper Budnik. Kacper Budnik. Kolejny laureat naszego konkursu, Kacper Budnik. Ja tu chyba no, będzie nam miło, jeżeli się pojawi, ale nie powiem. Czy jest? Jest, Kacper. Gratulujemy szczęścia. Dziękujemy. Dziękujemy. No bo tak, dziękujemy. Kacperku. No to teraz może mama nam powie, czy mama wybiera bilet w imieniu Kacpera, czy wybiera zestaw. Zestaw poprosimy. Proszę bardzo. Co się mówi? No i ładnie. Tak właśnie ma tutaj Kacper Magruno chyba fanów. Dziękujemy. Dziękujemy i proszę o zgodzenie po schodach. Kolejne losowanie. Justyna Sawka. Czy Justyna słyszała? Justyna Sawka. Dobry wieczór. To pani Justyna, tak? Tak, tak, tak. Serdecznie gratulujemy. Tyle spraw wyboru, nagrody. Na razie jeszcze jest, bo mamy zestawy gadżetów przygotowanych przez muzeum oraz bilet uprawniający do uczestnictwa, do odwiedzenia wszystkich oddziałów muzealnych w ciągu roku najbliższego wraz z rodziną albo z przyjaciółmi. Dobrze. Nie będę słyszał. Dokładnie. Cieszę się bardzo, że pani Justyna jest zadowolona. Gratuluję serdecznie. Dzisiaj mógłbym wszystkich wiedzieć za domu. Następna osoba. Diana Rejf. Może ja spróbuję przeczytać. Diana, tak. Diana Rejf. Dobrze, że zaczynało. To jest pani z Dianą. Tak. To bardzo nam miło. Gratulacje dla szczęścia w robocie. I wręczamy na kogo. Tylko zestaw, tak? Proszę bardzo. Proszę przemówki. Jeszcze raz gratulacje. Dziękujemy za udział w naszej dzisiejszej nocy muzeum. No, następna. Następna osoba. Anna Lewa. Czy Anna Lewandowska słyszała, że czeka na nią nagroda? Tak. Słyszała Anna. Dzień dobry. Czy to jest Anna, czy to jest Anna? Tu jest Anna. Dobry wieczór, pani Anna. Pani Anna, serdeczne gratulacje i proszę o sekundę. Co byśmy tu jeszcze chciały? Jeden zestaw. Jeden zestaw. Jesteśmy na
No wszyscy są na bieżąco. Proszę. Ale czekaj, to znaczy, że nie wiedziałem. Dziękujemy bardzo. Gratulujemy. No jak się rozumiem, to się czujemy na takie pochodzenie, bo zresztą byłem ostatnio chyba z 10 lat temu. Pora zrobić kolejną ucieczkę po muzeum. Kolejne losowanie, Michał. No właśnie, Michał śpieszył się bardzo, ale Michał Niedźwiecki. I teraz moje właśnie domy Michalne. Cześć. Michał, to jest Michał. No to w takim razie rodzinie możecie się wygrać. Macie cały rok na to, żeby to uczynić. Bardzo dziękujemy. Gratulacje. Czy Zuzia słyszała? Zuzia Kaczmarczyk. Zapraszamy Zuzię. Dobry wieczór, Zuzanno. Witaj. Gratulacje. Mamy dla Ciebie bilet rodzinny. Mojego zwiedzania, musimy Państwo wiedzą, co to jest, prawda? Kolejne losowanie i ostatnia nagroda, którą mamy w naszym konkursie, która powędruje do Iwony Kukińskiej. Tak. No Iwona trochę się denerwuje, ale trudno, będzie musiała osobiście teraz, żeby wiedzieć, co to było. Gratuluję serdecznie. Proszę bardzo, to jest dla Ciebie bilet przygotowany przez dyrekcję Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Wszystko wiesz, zabierzesz rodziców na objazd po oddziałach muzealnych. Gratulacje. Proszę bardzo. Dziękujemy bardzo za udział w konkursie. Proszę Państwa, ale oczywiście udział w układaniu kolejnego wizerunku na murze przygotowanym przez uczniów Liceum Plastycznego w Olsztynie. Zapraszam serdecznie. Tutaj wszystkie te kubiki mamy przygotowane. Pracownicy, uczniowie pomagają w tym układaniu. Ułożymy kolejny wizerunek obiektu muzealnego, który potem oglądać będziemy mogli w oryginale. Dobra? Ja wiem, co to będzie, ale nie powiem. Znaczy powiem, ale później. Najpierw spróbujmy ułożyć ten wizerunek. Elementy, poszczególne fragmenty tego obrazka są ponumerowane. To ułatwia zdecydowanie układankę. Wszyscy znamy taką zabawę z dzieciństwa. Tym razem jest to w skali makro. Potrzebujemy 4. Bardzo duże sześciany. To jest taka zabawa muzealna, proszę Państwa. Na razie mamy 25 tych sześcianów. To jest projekt zrealizowany przez Muzeum Warmii i Mazur wspólnie z Liceum Plastycznym w Olsztynie. Projekt dwuletni, w przyszłym roku będzie następnych 25 sześcianów, więc wyobraźcie sobie, co będzie można z tego wszystkiego ułożyć. Tymczasem powstaje nam jakiś obraz. Na razie jeszcze nie wiemy, co to będzie. Już ma 12! Czekaj, co się trzeba powiedzieć? To daj. Tak.
Ty widzisz to słońce, a twój tata? Może słonia pan. Tata widzi bardziej słonia, chociaż ja nie widzę tu trąby. Może ktoś ma inny pomysł jakiś? No, kto powiedział monety? Ale dobrze, brawo, ręka w górę, ale może powiedz, co tam widzisz. Monety. Tak, ja też tu widzę monety, a właściwie są to denary rzymskie, srebrne, które znaleziono, ale o tym sza, bo za chwilę pani Małgorzata Kumorowicz opowie dokładnie, w jaki tutaj w salach kopernikowskich zacznie zawodowego leśnika. W tych kolekcjach sobie mogli umieścić dla pana Michała Sęczyszyna. Dziękuję bardzo. Już właśnie. Dla pana, tak, Władysława Załowskiego za piękną kolekcję zegarów. Dziękuję ślicznie. Pani jest chyba w zastępstwie pana? No dobrze, to nie jest tak. Towarzystwo Numizmatyczne. Krakowskie Towarzystwo Numizmatyczne. Proszę, ślicznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękujemy ślicznie. Sadłowa, pan Ryszard Sadłowa. A dla pana Ryszarda Sadłowa? Sadłowa. Nie ma. Wyszedł. Nie ma? Wyszedł. Dobrze, to przekażemy. Dziękujemy ślicznie. Dziękuję ślicznie. Tak. Oddaję. Dobrze. I dobra, to mówi, jak będzie.
Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy.
Proszę Państwa. Mogę lepszy sposób dla kobiety pozwolić ślub. Do ślubu włosy jak my. Idzie żołnierz z krótkimi włosami, bo bez wódką, ale ja mi a ty gość.